Szczęść Boże, witajcie w kolejnej kromce słowa. Dzisiaj posłuchajcie słowa z Dziejów Apostolskich. Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy czytam to zdanie, Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem, no to rodzi się wtedy we mnie takie marzenie, takie pragnienie w związku z moim pogrzebem. Chciałbym tak żyć, żeby gdy z tego świata Pan Bóg mnie wezwie, żeby parę łez spadło. Chciałbym, żeby przyszłość mojej śmierci mobilizowała mnie do dobrego życia. I może warto w tym kontekście w takim kierunku pójść, spoglądając na to zdanie. Niech ono będzie dla nas takim zaproszeniem do dobrego życia. Do dobrego życia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.